Nie widział pan może Andrę? Jej nie ma oczywiście, prawda, bo zostałam zastąpiona. I tak, jednocześnie, teraz muszę się rozdwoić, bo jednocześnie muszę w tę tarczę i w te czerwone coś. Zbieraj te czerwone te gesy, co? No zobacz, jak się wszystko kojarzy z Radą Musałę. Chociaż to jeszcze było przed Radą Musałą. Wow, genius! Globox, jesteś geniusem. Lubię to słowo genius po angielsku. No przecież trafiam! Co gra cheatuje? Sorry, pociągam już nosem. Będę chora. Przez lato. Dobra, gin, 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 gin! Dobra, tak szybko to nie zginie. Póki co będę miał wielką... Póki co wystarczy mi, że... że mnie nie zabije! O, skąd ja mam tyle życia? Odnowiło mi się, czy co? Gin, 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 gin. Ale nerwusa dostałam. No, mam skojarzenia! Znowu! Nie, nie, spokój. Żadne zboczone skojarzenia. Normalne skojarzenia. O, super! Nie, nie, nie! Nie, super! Nienawidzę tego! Nienawidzę tego! Nie! O, wybaczcie. Wybaczcie tego nerwusa, ale często się zdarzało tak, że ja nie mogłam w niego trafić, on mi zabierał życie i wszystko od początku. Nienawidzę tego. O, i teraz będzie jedna z takich bardzo fajnych muzyczek w tej grze, która mi się podoba. I taki dość fajny etap. Znaczy ja oczywiście wylecę w powietrze. Nie wiem, mnie się ta muza po prostu podoba. I nie słyszę jej za dobrze, ale boję się zgłaśniej, bo myślę, że dźwiękami jest wszystko w porządku, ja wiem, że będę trochę za ciche, ale dla mnie lepsze są za ciche niż za głośne. Co to? To jakieś nawiązanie do jakiejś gry? Nie wiem. A, broń wieży! Nawiązanie do broń wieży! Bo wiecie, jak ja siedziałam w necie, grałam w gierki internetowe. Przede wszystkim. Teraz to tak bardziej w Raymana. Bo to było zanim wróciłam do Raymana. Ciekawi was, dlaczego wróciłam do Raymana? Nie tak, że nagle pomyślałam, hej, fajnie byłoby znowu zagrać, po prostu. To było rok temu chyba. Miałam taki sen, gdzie grałam w Raymanem, czy coś takiego. I mi się przypomniało, jaki Rayman był ogólnie fajny. I później się stałam jego fanką, no resztę wiecie. Nie, 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 nie. Hej, ale jak zgrabnie idzie, myślałam, że... O-o. Napis za coraz bliżej. Kurde, muszę teraz maksymalnie stać się wioską, bo moja druga tożsamość jest zbyt nieśmiała. Serio, ja nie lubię takich rzeczy. Na głosowaniu klasowym najlepsze było. Głosowanie na gospodarza. Nienawidzę tego. Nikt nie ma kogo poprzeć. Oczywiście. Wstydzę coś tam, cokolwiek napisać. Najlepsze było, jak ja napisałam, zgadzam się z większością. Pani mi kazała pisać jeszcze raz, ale był dzwonek, więc zostałam uratowana. Dobra. Jej, jakie chrzanie. Powinna coś powiedzieć, skupić. Zobaczcie, ja go w ogóle nie rozwalam. Czekajcie. Czas na szaleństwo. Wiem, wiem, mogłam przytrzymać ogień zaporowy. Ale ja wolę tak, bez szybciej. No zobaczcie. Nie ma ognia zaporowego! Czuję się oszukana! I tak nigdy z niego nie korzystam. Przestań! Reflux, nie utrudniaj mi życia! Jestem tylko kobietą. Co, co? Teraz to? Nie! Nie! Uff. Już się nerwuj sam. Nerwuj sam. No ładnie. Co ja będę robić po Raymanie? Skończę Origins i po prostu. Po prostu. Co ja zrobię? Co ja zrobię? Wiem, wiem, nie powinnam się tak zżyć z Raymanem. Będę także poprosić czegoś innego, ale co ja poradzę, że... Ja po prostu nie umiem grać w gry! Nie umiem! Bardzo jest mało gier, które potrafię przejść. To jest... Rayman to jest wyjątek. Nie, nie, błagam, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego! Nie, to się! Nie, to... Jeju. Wybaczcie za tą panikę. Ach, ten Andy! Kto oglądał? Co? Webcara? Nie, zagłuszam go to, sorry. Ja wszystko słyszę doskonale, ale... No super, nie? Taki plus nowego mikrofonu, że wszystko słyszę. No. I co teraz? Im bliżej jestem końca, tym bardziej się denerwuję. Gdzie uciekasz? Wiecie, że oni go renegerują. Tak, trudne słowo to ja. Nie chcę mi się uczyć biologii, zróbcie coś. Jeszcze niemieckiego powinnam się uczyć. Kurde! Zobaczcie, jak jesteś zły z jakiegoś przedmiotu, musisz się go uczyć przez wakacje. Jak jesteś dobry z jakiegoś przedmiotu, i tak musisz się uczyć przez wakacje. Błędne koło. Wniosek? Być średnim. O ludzie.
pięknie dziś wyglądam. Wspomniałam, że mam pomysł. Nie w lustro! Ty... Cholerna próżniaczko, tylko w to. W refluksa. W refluksa kalafiora. Mister Kalafior. Z angielsko kalafior oczywiście. Mistrz angielskiego? Nie wiem. Dobra! Sparta! Sparta! Sorry, krzyk mi pomaga. Sparta! No. Kiedyś będę się za siebie bardzo wstydzić. Już zaczęłam. Dawniej kaszlałam. Mam tu wodę. Tak, ta woda to był dobry pomysł. Ten koliś dzisiaj chciał napić, to bym sobie gardło zniszczył, ale dobra kola. Sorry, jest dobra. Ale ja bym nie darowała, gdyby się coś przestał nagrywać, gdy coś poszło nie tak akurat w tym miejscu. Dobra. Czy jeszcze coś pomylę zaraz? Nie, co ja gadam? A, bo ja myślałam, jestem gdzie indziej. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Aaaa! Mówiłam, że nie umiem! Mówiłam! Co ja się tak trę? No kurde. O, o, jeszcze raz! Słyszycie dyszenie? Porywaj sobie ile chcesz, tak? No to super, jutro będę porwana. Wszystko przez Globoxa, którego tak lubię. Globox, w Originsie to cię wycisnę. Wyobraź sobie, że ja tu steruję. Więc ja mam nad tobą władzę. Tu mogę ci nakichać za kołnierz. Nic nie będzie. Steruję tą tylko jako stateczkiem. Nie, chwila, kto steruje? Globox! Oh, tak, kieruję Globoxem! Mogę zrobić mu wszystko! Ale nie chcę. Bo jego krzywda to moja krzywda. Chwila, kończymy grę. Mam się zżygać ze zdenerwowania? Naprawdę. Takie momenty są straszne. Wszystkie kącie to zawsze mnie dobijają. Koniec szkoły też. Mroklum. Hej, co to miał być? Zobacz, jak się zrenegorował cwaniak, ale ja go zabiję. O, jakiś, jak kurz poszedł. O, ludzie. Ludzie, no nie, zwierzęta. Tak byłam w radzeniu, cały czas mówiłam o wciocie. Aż zaczęłam innych irytować. O, teraz chyba miałam trudniejsze, ale dobra. Dobra. Maj plecy! Chcę się podrapać w plecy. Nie mogę, a. Co mam zrobić? Przerwać? Nie, nie będę tak. No wiecie, wszystko mnie swędzi jak teraz. Jak robimy. Jak to robię? To robię. Refluxa załatwię. Dobra. Trzeba ćwiczyć równowagę. Ostatnio ćwiczę żonglerkę. żeby się zrównoważyć. No super, wszystko mnie swędzi oczywiście. Oczywiście. Co reflux? Coś jeszcze? Od razu się poddaj, bo ja nie chcę nerwów. Ale tego skrzydła są nawet ładne takie. Takie błoniaste, jak nietoperze. Nietoperze mają jeszcze jakieś inne. No, takie ładne fioletowe. Kopety do niego nie pasują, moim zdaniem. Wyglądają jakby, nie wiem, jakby sobie założył jakiś plecaczek, czy nie wiem, coś takiego ze skrzydłami. Rekwizyt, nie? Ale faktem jest, że lata. Więc działają. Więc to jego skrzydła. Więc ja się zaraz... zabiję, w sensie, że Raymana. Zobaczcie, ja też nie mam za dużo życia, więc parę razy mnie czaśnie będzie po mnie. Nie mogę skusić na samym końcu, znowu, kurde. Au, ręka mnie boli. Słyszycie pewnie spację, bo mikrofon jest dobry, to powinniście słyszeć. Nie rób tego, nie rób mi tego, nie. Nie rób tego. Uff, walnęłam go. To koniec. O! Ludzie. Papa! Jak ja mogę wyjść w tej warunkach? Andre chyba też ma podobny problem. To twój koniec, kochanie. Nie! Nie dotykaj mnie! Posłuchamy go chwilę? Nie! A, dobra. Dosyć tego. Nie mogę go zebrać. Moja głowa. Chciałam pisnąć, ale się powstrzymałam. A teraz taka muzyczka. Angel Music. Wielki wóz znajdę. Nie ma. Zgubiłam wielki wóz, na balkonie byłam i go nie ma. Zawsze był. O, filmik, on jest taki wzrusza. Hej, od tego się zaczęło. No. Nareszcie będę mógł się porządnie wyspać. Dobranoc. Globox jaki słodki, taki smutny. A tobie co jest?
chodzi o Andrę. Brakuje mi go. No wiesz, teraz jest mu znacznie lepiej. Zobacz, jakie te lumki są szczęśliwe. To co? Chcę, żeby Andrę wrócił. Ale głos Raymana. Nie mogę się. Nie bardzo wiem, jakim cudem. Nie mogę się do niego przyzwyczaić. Prawie nic nie mówił. On powiedział coś bardzo ważnego. No wiesz co? Zagłuszę. Nie mam co robić, tylko straszyć lumki. Nie, świetny jest ten głos Raymana, ale nie przyzwyczaiłam się do niego. Księżyc mi się kojarzy. Uspokój się. To faza związana. Duszno. Zamknęłam okno, nie? Ej, nieładnie. To już wiem, co moje ręce robią w nocy. Łażą po całym mieście i rozstraszą ludzi. Ja się dziwię, że mam tak mało przyjaciół. No coś... jakąś melodię zaintonowała. Jakieś... Jak się to robi? Nie, to bituje, nie wiem. Wiecie to. O, chwila! Andrę wrócił, a jakiś... O nie, napisy! Nie żyjcie mnie! O, dobra. Weź się w garść. Jak przekręcisz czyjś nich, oni ci to przebaczą. Co mam zrobić? Mam czekać? Mam enter? Co ja mam zrobić? Cicho, wyłączcie to, wyłączcie. Mam wcisnąć enter, nie wiem co robić. Dobra, sorry za nerwicę. Dobra, nadszedł koniec gry. O kurde, na poważnie mi się serce rozpędziło. Naprawdę się zdenerwowałam. Oczywiście. Kiedyś przeszłam grę, ale nie widziałam napisów, bo musiałam jechać do lekarza. Cudnie, nie? Oj, ludzie, moje serce. Dobra. Więc mam sporo do pozdrawiania. Przepraszam naprawdę, jak was przekręcę czy coś. Nie umiem czytać niektórych ników. Ja coś źle powiem. No, sorry, to ze zdenerwowania. Ale na początek taki wstęp, że w ogóle dziękuję wam wszystkim, że chciałabym się to oglądać, no bo jest tyle Let's Play z Rayman trójki, a wy wybraliście mój. No to dla mnie zaszczyt. Szacun dla was. Znaczy, że ja głównie chrzanie i panikuję na wizji, ale staram się, żeby było wesoło przynajmniej. Dobra, oczywiście. Bardzo wam dziękuję przede wszystkim za komentarze, bo... jak obejrzycie, to ja często o tym nie wiem, po prostu nie wiem, że to oglądacie. Jak skomentujecie, to wiem, że to oglądaliście, a jak pozytywny komentarz, to wiem, że wam się podobało. Jak łapkę daliście, to też. Dobra. Zaczynajmy. Dobra. Zak, tobie dziękuję, bo oczywiście oglądałeś od samego początku tą serię, nie tylko tą. Komentowałeś zawsze. Bardzo ci za to dziękuję, to było dla mnie naprawdę ważne. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Po prostu dzięki. No, dalej, dziękuję Szaro Oka, także w każdym filmiku mogłam też liczyć na twój komentarz. No, zacięłam się. Dziękuję. Twoje komentarze często były błyskotliwe, czasami zabawne, więc myślę, że gdyś była za gamerką, to naprawdę powstałby fajny let's play. Dziękuję także tobie, Szumorza, czyli Misia. Też za bardzo miłe komentarze. No i się zacięłam. Za miłe komentarze. Oglądanie. No i dziękuję, że mogłam z tobą także pogadać czasem na privach. To całkiem miłe. Mówiłam, że będzie głupio. Dziękuję 19 Patryska za twoje także miłe komentarze. Naprawdę to miło usłyszeć, że coś jednak mi wychodzi. Mówiłam, że będzie głupio, nie? Sorry, mogłam powiedzieć coś więcej, ale nie jestem poetką, nie? Dobra. No i to tyle. Te 4 osoby to mnie tak... najczęściej komentowały i bardzo za to dziękuję. Ale to jeszcze nie wszystko. No, dziękuję Klejczku. Nie wiem, czy dotrwałeś do końca właśnie. Wiem, że oglądałeś. W ogóle pomogłeś mi zdobyć wielu widzów, rozwinąć mi karierę. Bardzo za to dziękuję, to dla mnie ważne. I dalej. Dziękuję ci oczywiście Marszal. Gdybym się podziękowała, to byś mnie chyba zabił. Ponieważ ty też oglądałeś, wiem, bo często słyszę przez drzwi. Ojej, ale się spociłam cała. Gorąco mi po prostu, bo duszno. No, dziękuję ci za oglądanie. Nie komentowałeś, ale... jak czasami wychodziłeś z pokoju i czasem cytowałeś, to cię rozśmieszyło. No to wiem, że oglądałeś. Dziękuję tobie, Piratka 2929. To oglądałaś, to też, ty też czasem coś cytnęłaś, cytowałaś. To wiem, że oglądałaś, to jest taki dla mnie. Plum! Plumę!
ja byłam ciekawa, ja się śmieję z plumy, bo mi się ze śliwkami kojarzy. Widzicie, jak się rozpraszam? Ludzie, naprawdę jestem nieśmiała. Dobra. Więc dziękuję ci za to. Na pewno kogoś pominę. No. Pan KTR, tobie też dziękuję. Nie wiem, czy obejrzałaś do końca, ale pamiętam, że na początku oglądałaś. Później to nie wiem właśnie. David Gazman. No. Mówiłam, że cię rozpraszam! Trzymajcie mnie, zaraz będziecie mnie reanimować po prostu wszyscy. Ale spoko, wciąż żyję. Na pewno kogoś zapomniałam. A, wiem! Tak, wiem, przepraszam. 12 Mr. Cat? Przepraszam, ja nie wiem, czy się czyta 12 po angielsku, czy nie. No też dziękuję ci właśnie za oglądanie, też czasem skomentowałaś. I dziękuję za filmik, który dla mnie zrobiłaś też. Ostatnio dostałam. Więc jak widzicie, teraz miałam trochę więcej do pozdrawiania, bo wcześniej to mnie mało kto znał. Ale dla mnie to fajnie. Na pewno kogoś zapomniałam. Bardzo przepraszam. A, Metal Lover oglądał na początku. Też dziękuję. Nie wiem, jakoś pominam, no to sorry. Moja wina, że ja mam taką pamięć? Syrpaną? I ta muzyczka, oczywiście, aż chce mi się tańczyć. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję. Jakby co, to się na mnie nie gniewać. Zabroniam wam się gniewać. Nie zatrzymam, okno otwieram. A chwila, muszę się powrotnie wyryczać. Skończyłam serię. Co ja zrobię? Ej, gdzie Polska? Co ja zrobię? A, wiem co zrobię, ale to będzie... To może być zawsze. Boję się, że niektórzy widzowie ode mnie odejdą po tym. Dobra, ci wiernie zostaną. Ciemniej, pa pa. Szkoda trochę. Gdzie ta woda? Woda mi się skończyła, a była pełna szklanka. Spokój się. O, Aleksandra Ancel i Michel Ancel. Małżeństwo? Jaki debil. Czekam na dubbing. Proszę was o dubbing, chociaż znam go na pamięć. Ten Tissim fajnie tańczy. Nauczę się tego. Oczywiście będzie długi odcinek. Podzielę pewnie na party, więc dla mnie to nie problem. Puh. Hej! Co się? A, wiem co jeszcze muszę zrobić. Haha, to jeszcze nie koniec chyba. A może jednak. Zobaczę, mam minigrę. Oczywiście nie. Sorry za ten wymuszony śmiech. Ale ostatnia gra to ja komando z Razofem. Dziwne. Jak grałam pierwszy raz, to go jakimś cudem odblokowałam. Ale teraz to lałam na pustyniak na rynku, bo ją powtarzałam. Sorry za ten. Sorry, że ja się tak denerwuję, ale nie moja wina. Wszystko patrzę sobie, co odblokowałam. Nie mogę się. Wszystkie lekcje, wy sobie... Mnie się nie chce oglądać, bo jestem pacyfistką. Coś niosę pacywek? Chyba się już pożegnam. Sorry, ale tak trudno mi skończyć tą serię. Taki ostatni Rayman poza Originsem. Papa Raymanie. Będę tęsknić. Really. Dobra. Oczywiście nie porzucę zagramerstwa, tylko dlatego, że mi się Raymany skończyły. Nie będę taka. Wiem, co zrobię. Właśnie. No ale... I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dobra. No to chyba już wszystko. Cześć.